Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek, dlatego że telewizji nie ma, prawda? No więc nagrywam dla wszystkich moich widzów, którzy nie mogą dzisiaj pooglądać swoich ulubionych programów w telewizji. A okazja też jest całkiem niezła. Myślałem o tym, żeby odpuścić tego typu okazję, ale mówię, kurczę, jednak nie ma programu telewizyjnego, to nagram parę słów podziękowania. Osiągnęliśmy na tym kanale moim głównym 15 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj ta liczba została przekroczona. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. To są 4 lata pracy, dużo osób, naprawdę dużo osób, dużo epizodów, dużo dobrego mnie spotkało, dużo się też nauczyłem, bardzo dużo. Jak pracowałem w korpo, słuchajcie, praktycznie byłem jednozadaniowy, czy ograniczone miałem te zadania. A tutaj jestem sterem, żeglarzem, okrętem z Wami razem na tym statku i też oczywiście trzeba się wszystkiego nauczyć, tak jak podstawowe rzeczy, nagrywanie, opanowanie aparatu, oświetlenia, tła, czy też prowadzenia live'ów, nagłośnienia, montażu, postprodukcji, odpowiedzi na pytania ludzi, tworzenie społeczności, grupa jedna, druga na fejsie, społeczność na YouTubie, plus do tego oczywiście inne rzeczy typu wydarzenia specjalne, takie jak wydarzenia w plenerze, ale też wydarzenia online, webinary, live'y systematyczne. Nagrałem, słuchajcie, tych odcinków naprawdę dużo. Za chwilę pokażę kilka statystyk, nie za dużo, ale chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, też za dzielenie się informacjami. To dzięki Wam zacząłem latać też FPV, zacząłem latać w goglach, zbudowałem swojego pierwszego quada już w tym roku i myślę, że też bardziej to rozwinę, ale też latałem ponad 30 różnymi dronami. Wiele osób pożyczało mi swoje drony, pożyczało mi swój sprzęt, jako że firmy wspierają mnie mniej, natomiast tutaj miałem pełne wsparcie swoich widzów, także za to wielkie dzięki dzisiaj i wielki szacunek Wam oddaję, to jest też Wasze osiągnięcie. Oczywiście 15 tysięcy, ktoś pomyśli, to jest bardzo mało, jak popatrzymy na duże kanały, to faktycznie mało, ale jak popatrzymy na polskie kanały fotograficzne, czy polskie kanały związane z filmowaniem, to jest całkiem niezły wynik, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze oglądalność, czas oglądania, ilość wejść, bo to jest też kluczowe, można mieć bardzo dużo subskrypcji, można praktycznie nie mieć wejść, a jednocześnie można mieć przy niewielkiej subskrypcji całkiem sporą oglądalność, jeżeli chodzi o na przykład czas. Tutaj, jeżeli chodzi o takie statystyki, jest dla osób ciekawych, ja już pokażę w takim razie ekran i pokażę może statystyki z ostatnich 3 miesięcy, żeby to było w miarę miarodajne. Najpierw pokażę może od początku istnienia kanału. Słuchajcie, od początku istnienia kanału mamy 3 miliony 300 tysięcy wejść. To jest dosyć duża liczba. Ilekroć się zależy mi na tym, żeby porozmawiać na przykład z firmami w sprawie sprzętów, testów, to pokazuję im tą statystykę. Prawie 3,5 miliona wejść na kanał. To jest mega duża wartość. Czas oglądania, jak widzicie, 271 tysięcy godzin, 15 tysięcy subskrypcji i zarobione pieniądze. Przed opodatkowaniem $4700, od tego trzeba jeszcze odliczyć oczywiście podatek. Jeżeli chodzi o osoby, które oglądały tutaj, mamy pokazane mniej więcej, mamy pokazaną tą demografię i głównie oglądają faceci, prawda, 96%, głównie osoby, które nie subskrybują, 70% osób nie subskrybuje, 30% subskrybuje. Poza Polską, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy, tam są jeszcze kraje typu Holandia, Irlandia, Norwegia w dalszej kolejności. Napisy tworzymy na bieżąco po polsku, po angielsku dla tych bardziej chodliwych filmów. Jeżeli chodzi o rozkład wieku i płci, faceci, tak jak powiedziałem, i główny tutaj przedział wiekowy 35 do 44 lat. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o od początku, jeżeli chodzi o ostatnie 3 miesiące, to możecie zobaczyć, ile osób wchodzi, mniej więcej 112 tysięcy wchodzi na kanał w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli chodzi o 1 miesiąc, osób, które odwiedzają kanał, jest 35 tysięcy unikalnych widzów, natomiast każdy wchodzi kilkukrotnie na ten kanał i korzysta z tych rzeczy, z treści, które są zawarte. Słuchajcie, jeżeli chodzi o inne wydarzenia, oczywiście webinaria, które odbywają się regularnie, oczywiście live'y, które się odbywają regularnie. Wiele osób zadaje mi pytania i wielokrotnie odsyłam ludzi na live'y, bo nie jestem w stanie na indywidualne pytania odpowiadać, ale tak to wygląda. I też oczywiście produkcje online, bo jest grupa członkowska, gdzie masz, tak jak na Netflixie, dostęp do z wszystkich moich treści online, warsztatów, kursów online'owych z zakresu dronów i samorozwoju, ale też oczywiście oprócz grupy członkowskiej jest grupa na Facebooku, gdzie są live'y i wydarzenia specjalne, czyli
Dream Team. Jest też społeczność wspierająca kanał. Bardzo dziękuję. Są też patroni z grona Patronite, także to wszystko składa się naprawdę w dużą i fajną całość. Jestem mega wdzięczny. Musiałem się naprawdę dużo nauczyć, słuchajcie, od tworzenia filmów aż po lutowanie i szereg unikalnych umiejętności trzeba było posiąść, żeby ten kanał prowadzić. Także dzisiaj jest taka okazja. I słuchajcie, przy okazji, czy z tej okazji chciałem Wam też wynagrodzić w formie takiego konkursu czy quizu. Miałbym taką prośbę, żebyście w komentarzu napisali, jakie treści byście chcieli mieć na tym moim kanale, jakie treści byście chcieli widzieć na tym kanale i osoby, które subskrybują, bo tam widać w komentarzach, kto subskrybuje. Z tego grona wyłonię 6 osób, które otrzymają nagrody. Na kawce następnej w sobotę 13 będziemy wyłaniać te 6 osób. 3 nagrody będą rzeczowe, a 3 nagrody będą online'owe. Myślę, że też bardzo atrakcyjne. Także do tego Was bardzo serdecznie zachęcam i myślę, że też ten dzisiejszy odcinek taki jest trochę inny, bo nic nie pokazuje oprócz oczywiście swojego drona i tych tabelek, ale myślę, że on też jest ważny, bo trzeba sobie pewne rzeczy podsumować i myślę, że 15 tysięcy to jest też fajna taka bariera pomiędzy kanałem małym, a kanałem, który się już całkiem nieźle rozwija, już ma takie przyzwoite i średnie wyniki. Jak popatrzycie na kanały te większe, tak jak mówiłem, fotograficzne w Polsce, czy kanały związane z filmowaniem, to naprawdę tu oglądalność tego kanału związanego z dronami znacznie przewyższa je, szczególnie jeżeli chodzi o ilość wejść. Może nie przewyższa subskrypcjami, ale przewyższa ilością wejść i czasem oglądania na pewno. Słuchajcie, także pamiętajcie o konkursie. Bardzo serdecznie dziękuję za całość i dziękuję za Wasze zaangażowanie, za Wasze wsparcie, miłe komentarze. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu i będę się starał też w kolejnych odcinkach czy na live'ach zaprosić fajnych gości i ciekawe treści przekazywać na bieżąco. Dzięki raz jeszcze za całość. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!